Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Łąka to zbiorowisko roślinne składające się z roślin zielnych, głównie traw z mniejszym lub większym udziałem dwuliściennych, z domieszką muchów. Największe znaczenie mają gatunki roślin trawiastych. Naturalne łąki spotyka się u nas zwykle w dolinach rzek, poza tym występują one w górach wysoko ponad górną granicą lasów w krainie hal. Tereny łąkowe odznaczające się przez dłuższy okres w roku wysokim poziomem wody gruntowej mają roślinność składającą się głównie z stóżyc oraz innych przedstawicieli roślin błotnych. Łąka o uregulowanym poziomie wodnym i odpowiednio pielęgnowana zawiera w swoim składzie dużo traw. Roślinność porastająca ją zróżnicowana jest na dwie warstwy. Warstwę najwyższą tworzą trawy wysokie, tak zwane nadrostowe, warstwę niższą budują tak zwane trawy podszywkowe. Oprócz traw, w skład warstwy dolnej porostu łąkowego wchodzą rośliny motylkowate, bobowate. Las to zbiorowisko roślinne, w którym panującymi gatunkami są drzewa. Wyróżniamy lasy liściaste i glaste oraz mieszane. Lasy naturalne są w naszych warunkach klimatycznych w zasadzie lasami mieszanymi. Zbiorowisko leśne zróżnicowane jest na kilka warstw. Oprócz warstwy drzew występuje w niej warstwa krzewów, zwana podszyciem, a niżej warstwa zielna, która z warstwą muchów tworzy runo leśne. Ściółka leśna wraz z powierzchniową warstwą gleby stanowią osobną warstwę, w której znajdują się grzyby i inne organizmy niższe. Poszczególne warstwy lasu przedstawiają pod względem ekologicznym odrębne środowiska. W warstwie drzew istnieją najlepsze warunki świetlne, które ulegają pogorszeniu w dolnych partiach lasu, jest tam jednak więcej wilgoci. Zróżnicowany klimat lasu wpływa na różnorodność występujących tam gatunków. Pole uprawne to zbiorowisko sztuczne, powstałe przeważnie na miejscu wytrzebionych zbiorowisk leśnych i łąk naturalnych. Panujące tam warunki uległy głębokim przeobrażeniom na skutek uprawy i prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych. Z uprawami polnymi związane są rośliny segetalne, chwasty polne właściwe, ginące po zaniechaniu uprawy. Mają cykl życiowy zbliżony do roślin uprawnych, wśród których żyją. Tereny skalne występują w najwyższych partiach gór. Mało tu jest życiodajnej gleby, dużo skał, żwiru i kamieni, piargi. Roślinność zamieszkuje tylko szczeliny skalne i miejsca, gdzie znajduje się gleba. Roślinność terenów skalnych to głównie byliny. Torfowisko to zbiorowisko roślin wytwarzających pokłady torfu lub żyjące na torfowym podłożu. Wśród torfowisk wyróżniamy dwa główne ich typy: torfowiska niskie i wysokie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.